Markle z dnia na dzień wydaje się być coraz bardziej problematyczną osobą na brytyjskim dworze. Nie dość, że media donoszą o kolejnych etapach konfliktu między parami książęcymi, to dodatkowo małżonka Harry'ego wywołała kolejną burzę. Fani rodziny królewskiej nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Meghan Markle po ogłoszeniu, że na świat przyjdzie jej pierwsze dziecko, znalazła się na samym szczycie list najpopularniejszych osób w Wielkiej Brytanii. Media zaczęły się rozpływać nad nią, twierdząc, że przeobraziła się właśnie w kolejną największą ulubienicę społeczeństwa. Jednak od pewnego czasu wszystko zaczęło się sukcesywnie sypać. Na pewno księżnej nie pomagają takie wpadki, jak ta z właśnie opublikowanym zdjęciem. Meghan Markle zalicza wielką wpadkę, księżna Sussex ostatnimi czasy nie ma zbyt dobrej pasy. Wiele mówi się o tym, że odegrała kluczową rolę w konflikcie, który narodził się między parami książęcymi. Kate i William na tyle mieli obruszyć się całą sytuacją, że prawdopodobnie nie zdecydują się na wspólne spędzanie rodzinnych chwil podczas zbliżających się wielkimi krokami świąt Bożego Narodzenia. W obliczu takich doniesień Meghan musiała pogodzić się z wzbierającą falą krytyki pędzącą w jej stronę. Księżna nieraz pokazywała już, że potrafi sobie poradzić w trudnych chwilach, jednak kryzys pogłębia się coraz bardziej. Zapewne w okresie świąteczno-noworocznym upatrywano możliwości odetchnięcia i uspokojenia wszystkich relacji. Niestety, tuż przed oddaniem się celebracji przyjścia Jezusa na świat, na jaw wyszła kolejna afera. Każdego roku członkowie rodziny królewskiej obdarowują swoich najbliższych świątecznymi kartkami, na których oczywiście wypisują płynące prosto z serca życzenia. Tak samo stało się teraz, kiedy Meghan i Harry postanowili rozesłać do wszystkich swoją fotografię, opatrzoną odpowiednim tekstem. Niestety przeoczyli jeden ważny szczegół, który wywołał wielkie poruszenie. Fotografia przedstawia parę książęcą wpatrzoną w pokaz sztucznych ogni. Książę i księżna Sussex są zachwyceni, mogąc podzielić się nowym zdjęciem ze swojego przyjęcia ślubnego, które obyło się 19 maja we Frogmore House. Fotografię wykonał Chris Ellerton i została ona wykorzystana do tegorocznej bożonarodzeniowej świątecznej kartki, napisano w poście opublikowanym na instagramowym profilu Pałacu Kensington. Pierwsza kontrowersja pojawiła się tuż po publikacji zdjęcia, gdyż bardzo mocno przypomina ono zdjęcie z poprzedniego ślubu Meghan Markle. Jednak fani dostrzegli jeszcze coś. Księżna wybrała niefortunne ujęcie, które w pełnej okazałości odkrywa łysinę księcia Harry'ego.
książę na co dzień stara się bardzo uważnie maskować swój niedobór włosów, jednak jego małżonka postanowiła pokazać, jak matka natura podjęła nadrzędną decyzję w kwestii jego wyglądu.